Dla mnie rewitalizacja społeczna to przede wszystkim wspólne działanie, ale również aktywizacja lokalnych społeczności, pobudzanie nie tylko do działania, ale również do samodzielnego decydowania o tym, co dzieje się w ich najbliższym otoczeniu. Skupiamy się właśnie na ludziach, na konkretnych jednostkach, oddając im po prostu moc sprawczą właściwie całości. Kiedy projekt się kończy, to jest tylko początek, dlatego że jest to taki bodziec i iskra do dalszego działania. To chyba nasz ulubiony projekt, na pewno bardzo wdzięczny. Wspólnie z mieszkańcami i chcieliśmy, żeby to się wszystko zmieniło. Musieliśmy odnowić świetlicę, bo to jest stary budynek powojenny. Świetlica jest bardzo duża, ma duży potencjał. Możemy z niej zrobić naprawdę fajne imprezy, ale potrzebujemy do tego zmodernizowanej kuchni. Dużo wynajmowana jest ta sala na różne imprezy, zabawy, na wesela. Taka właśnie wyposażona kuchnia jest ułatwieniem. Bardzo dużo się dzieje w Domu Kultury, prawda? Są grupy młodzieżowe, zespół muzyczny, zespół taneczny. Brakowało właśnie porządnej kuchni, brakowało miejsca scenicznego. Dzieci występują, czy jakiś zespół, to wtedy tego nie widać, prawda? Ludzie muszą ci z tyłu stanąć, zaglądać sobie przez ramiona, a tak to jest, będzie teraz to wszystko widoczne, wyeksponowane, bardzo widoczne. Mamy sponsorów. Co mogą, to pomagają. Jeżeli zwrócimy się z jakąkolwiek prośbą, pomagają. Trzeba było troszeczkę przekonać, że to jest potrzebne, że to jest dla nich. Przyszli z chęcią. No nie wszyscy i nie dużo, ale są ludzie. Ale zawsze ktoś jest. Zawsze ktoś jest do pomocy. Koło gospodyń wiejskich powstało, zespoły taneczne, no i ludzie po prostu zaczęli przychodzić. Zaczęli to doceniać, że można przyjść, że jest gdzie się spotkać. Mieszkańcy też z tego są zadowoleni, że w końcu coś się dzieje.